Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Nie tylko dla seniora. Moim gościem jest pan Tadeusz Jacek Małż, który prowadzi zajęcia chóru Radość Życia w Klubie Seniora w Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie. Dzień dobry Państwu. Jacku, bo tego imienia używasz na co dzień. Czy mogę mówić Ci po imieniu? Bardzo bo przecież proszę. Znamy się bądź co bądź od czasów licealnych, gdzie bardzo często wtedy już akompaniowałeś naszym wokalistom na różnych akademiach. Oczywiście, z dużą przyjemnością. Jacku, powiedz mi, czy muzyka jest Twoim hobby? To więcej niż hobby. To jest pasja. To jest całe życie, które skupia się wokół muzyki. Ja bardzo wcześnie miałem kontakt z muzyką, bo jak pamiętam, miałem 5 lat, kiedy w naszym mieszkaniu pojawił się fortepian i to od razu koncertowy. Jesteśmy w budynku Ośrodka Edukacji Artystycznej przy ulicy Słowackiego 13, gdzie przed laty mieściło się ognisko muzyczne. Czy właśnie w tym ognisku stawiałeś pierwsze kroki muzyczne i jak dalej potoczyły się Twoje losy jako muzyka? Siedzimy właśnie w auli ówczesnego ogniska muzycznego, a piętro wyżej była ostatnia na korytarzu klasa, w której zaczynałem swoją sztukę, poznawanie muzyki. Miałem szczęście do bardzo przyjaznych dla małego dzieciaka nauczycieli, które pozwoliły mi z przyjemnością korzystać z tej wiedzy i dosyć szybko, i to dzięki własnym rodzicom, ale też właśnie takim wykładowcom, no dosyć szybko pokazało się, że mogę zacząć troszeczkę jakby luźniej podchodzić do tej muzyki poprzez akompaniowanie, a rodzicom, później koleżankom w szkole podstawowej, czy później w liceum. Po kilku latach przerwy, kiedy przyszedł czas, że coś trzeba sobie na życie znaleźć, jakiś zawód, no to postanowiłem właśnie pójść w tym kierunku. Wówczas na Uniwersytecie Łódzkim otworzono magisterski kierunek wychowania muzycznego i to pozwoliło mi rozwijać pasję, rozwijać umiejętności i zakochać się bez pamięci w churalistyce. Do dziś wspominamy sobie, kiedy spotkamy się z kolegami, koleżankami, tak zwane schodówy, gdzie na wielkich schodach akademika na krzyk studenci się zbiegali, siadali na tych schodach. Warunkiem było, że wezwany przez kolegów, koleżanki student musiał sam zejść, stanąć przed chórem i zadyrygować. Ja, mając za sobą ledwo dwa zajęcia z dyrygowania, ja musiałem stanąć i zadyrygować Gaudemater Polonia. No i się udało. I tak się to do dziś właściwie toczy wokół muzyki, wokół tych pasji, tej sztuki. A na jakich instrumentach oprócz fortepianu grywasz lub grałeś? Gitarę bardzo chętnie nastroję, kolegom, koleżankom zawsze stroiłem, zagrałem 3 akordy i na tym gra na gitarze się kończyła. Miałem drugi instrument, skrzypce, no bo uważałem, że dyrygent skrzypce powinien poznać i na studiach był drugim moim instrumentem i nie powiem, nawet udało mi się nie zamordować swoją grą słuchaczy. Sam się nauczyłem na trąbce, sam nauczyłem się na basie, w zasadzie wszystkie instrumenty. A fletnia pana? Fletnia pana tak, ale nieprzyjemnie. Natomiast zupełnie przypadkowo, mając 12 lat, znajomy organista w kościele Ojców Bernardynów posadził mnie za klawiaturą podczas mszy i kazał
grać pieśń, którą on już zaintonował i poprosił, żebym go wspomógł. No i tak się zaczęło. Także stałem się organistą. I do dzisiaj chętnie sobie. To jest zresztą jeden z najbardziej moich uwielbianych instrumentów. Miałem okazję grać na wielu instrumentach, nawet takich znanych jak organy w Świętej Lipce, bo tam jezuici, z których nasi też księża tam bywali, więc tam mnie wpuszczono na te organy i powiem, że to jest coś wspaniałego. A czy teraz pracujesz tylko z naszymi seniorami? Tak. No w końcu już jestem emerytem. Już po prostu nie mam na tyle siły może nie mam też jakiejś chęci, bo kiedyś prowadziłem przecież zespoły dziecięce, śpiewające, tańczące. Dzisiaj mi to w zupełności wystarczy, że pracuję z seniorami. A co cieszy Cię w tej pracy? Cieszy. Cieszy przede wszystkim dawanie. Możliwość dawania swojej wiedzy, swoich umiejętności. Ja widzę, jak patrzą, jak ja tam grzebę tymi paluszkami, jak dyryguję, to oni wiedzą, że pokażę palcem, to oni wiedzą. Ten, kto ma wiedzieć, on czuje to. I to jest olbrzymia satysfakcja, naprawdę. Chór Radość Życia kilka lat temu obchodził 40-lecie istnienia. Ile lat ty prowadzisz ten chór i na ile głosów udaje ci się go prowadzić? Chór powstał w 1974 roku. Ja wówczas kończyłem liceum, potem studia. W 80 rozpocząłem pracę zawodową. Potem wyjechałem w Bieszczady, bo tak mnie losy po prostu skierowały. W 87 wróciłem do Piotrkowa i wówczas objąłem ten chór i od tamtej pory prowadzę. Prowadzę z wielką przyjemnością i wielką satysfakcją, bo ten chór w swoich najlepszych czasach liczył ponad 40 osób. To jak na tego typu zespół, to jest naprawdę już czym się można pochwalić. Tym bardziej, że repertuar, który uczyłem i który uczę, jest bardzo szeroki. Przede wszystkim rozpoczynałem od trzygłosówek, bo najprościej. Już daje to śpiewanie w trzygłosie, daje satysfakcję, ale zawsze tym takim celem jest dojście do czterogłosu, czy większej liczby głosów, bo momentami przy takim dużym składzie można czerpać w literaturze muzycznej z takich kompozycji, gdzie mamy podział jeszcze na pierwszy, drugi sopran, na pierwszy tenor, drugi tenor, także no to może czasami bardzo, bardzo ciekawie brzmieć. Pochwal się proszę osiągnięciami chóru, takimi pod twoją batutą. Przez te wszystkie lata naprawdę bardzo, bardzo wiele nagród, bardzo wiele osiągnięć, bo przecież zespół brał udział, już nie mówię o całym naszym łódzkim regionie, bo tutaj w zasadzie wszędzie byliśmy. Wszędzie zdobywaliśmy nagrody, wszędzie doceniano nas. Braliśmy również udział w ogólnopolskich spotkaniach chórów seniora w Bydgoszczy. Kiedyś to były czterodniowe imprezy, później trzydniowe. Dzisiaj to już są tylko dwudniowe imprezy, ale poznają się chóry naprawdę z całej Polski. Dzięki takim spotkaniom człowiek poszerza również swój repertuar. My się dzielimy tym, a to któryś z dyrygentów sam coś opracował. Ja mam też swoje opracowania, więc się dzielimy. To jest bardzo, 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 bardzo sympatyczne to środowisko w ogóle
muzyczne. Preferujesz muzykę tak zwaną łatwą, lekką i przyjemną, czy sięgasz raczej do repertuaru z różnych epok? Repertuar jest naprawdę bardzo szeroki. Owszem, ja rozumiem, że muzyka tak zwana popularna jest łatwiejsza do przyjęcia, jest łatwiejsza do nauczenia się. Tak jak przykładowo, teraz opracowałem ostatnio piosenkę z repertuaru Anny Jantar, żeby szczęśliwym być, czy z repertuaru Filipinek, Batumi. Tak, ale również bardzo sympatycznie jest bawić się muzyką ludową w rozpisaniu na głosy. Kurderz nad kurderzami, dziad i baba, przecież literatura Moniuszki, ale chcąc jakby pozwolić chórzystom rozwijać się, sięgam również do literatury naprawdę poszukując mogących wzbudzić zainteresowanie chórzystów. To jest bardzo ciekawe, bardzo fajne, bardzo przyjemne, kiedy chórzysta przychodzi i mówi: panie profesorze, bo wczoraj w radio czy w telewizji słyszałem chór, jak śpiewa Va Pensiero, chór pielgrzymów z opery Nabucco Giuseppe Verdiego. Ale przecież my to lepiej śpiewamy. To jest taka satysfakcja, że tak im się wydaje, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, bo czasami się spotykamy gdzieś, powiedzmy, w teatrze i przecież my to znamy, a przecież my to śpiewamy. To naprawdę jest duże szczęście móc obcować z muzyką. Tak jak zresztą to przysłowie mówi, muzyka łagodzi obyczaje. Naprawdę. A więc muzyka przede wszystkim, ale na pewno masz jeszcze jakieś inne poboczne zainteresowania. Ja uwielbiam, bo kiedyś marzyłem, że będę historykiem, a może geografem. No to co, pozostały podróże. Uwielbiam Polskę. Polska jest przecudowna. Znam ją wzdłuż i wszerz. I co roku zawsze gdzieś coś znajdę, gdzie można naprawdę pięknie odpocząć. Uwielbiamy chodzić, uwielbiamy po górach łazić, aż się człowiek naprawdę zmęczy, że nie ma siły, nawet coś zjeść, bo znowu się człowiek zapatrzył i teraz przeżywa przyrodę, a przyroda jest niesamowita, niesamowita. Dziękuję bardzo za rozmowę i za uchylenie rąbka tajemnicy twojej pracy, i nie tylko. Życzę ci samych sukcesów i chórzystów z pięknymi, tak zwanymi czystymi głosami, i życzę więcej chętnych do uczestniczenia w twoich zajęciach. Pozwolisz, że przy okazji zaapeluję nie tylko do emerytów, nie, w ogóle do ludzi, którzy mają trochę wolnego czasu, którzy być może wstydzą się pokazać, że potrafią zaśpiewać. A można się w każdym wieku do tego śpiewu lekko może przymusić, ale kochani, śpiew to jest coś, co daje człowiekowi i satysfakcję, i odpoczynek, i takie spełnienie, a to jest bardzo istotne. Apeluję wszyscy, i młodsi, i starsi, nie bójcie się, przychodźcie. Chętnie z każdym porozmawiam, chętnie pokażę, co można zrobić z głosem i jakie osiągnąć sukcesy. Zapraszamy tu do tego ośrodka edukacji artystycznej w Piotrkowie Trybunalskim na ulicy Słowackiego 13. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Dziękuję i zapraszam na następny odcinek. Rąbie, 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 rą
pracy zielenią, gdzie pieniądz kicują. Gdzie pieniądz kicują, tam się chłopcy zielenią, tam się chłopcy zielenią, gdzie pieniądz kicują.